Cześć, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a tu już nasz drugi Let's Play z Farming Simulator 2015. Dzisiaj poprasujemy sobie troszeczkę. Jak widzicie, tutaj zmieniłem tego czerwonego Ursusa na, nie wiem co to jest, MTZ, coś podobnie o tym, co wam mówiłem w poprzednim odcinku. No nawet wygląda, powiem wam, no zobaczymy jak się sprawdzi. I dzisiaj podpowiadamy troszkę na pytanka, które zadawaliście mi pod komentarzami w poprzednim filmiku. Dobra, pootwieramy sobie tutaj co możemy, bo gorąco jest. Także w międzyczasie przedwczoraj pomuciłem sobie trochę pól na sieczkę. Zmuciłem też jedno duże, żeby było co prasować na normalnie. Dobra, widzicie, kombajnik prowadziłem sobie do stodółki. Dobra, zacznijmy, odpowiadamy na te pytaneczka może wam. Co tam was ciekawiło? Najwięcej pytań właśnie było związanych z moją karierą na YouTubie, która się zaczęła w dość nietypowy sposób. A zaczęło się wszystko od tego, iż gdyż to było chyba 4 lata temu. Kupiliśmy, a nie, nie po czym wychodzę, kupiliśmy z tatą kombaj MF86, ten czerwoniutki. No ale coś tam chcieliśmy zobaczyć na YouTubie, no i właśnie nie było wcale go praktycznie nigdzie. Więc pomyśleliśmy, że może ja bym zaczął nagrywać, no i tak wziąłem aparat. Któregoś razu to nagrałem, wtedy też jeszcze nawet nie było konto Mafisolec, wtedy też jeszcze miałem nazwę chyba Drain14. Coś takiego było, wrzuciłem ten filmik, on trwał 15 minut chyba. No i tak chyba wrzuciłem tam ze 3-4 filmiki. No i mówię, że to całkiem fajnie wychodziło. Więc postanowiłem, że zacznę nagrywać te filmiki właśnie na inny kanał. No a Mafia Solec powstała dlatego, iż gdyż mojej chrzestnej synowie, czyli Bartek i Dominik, z tymi, co mają tego Pronara czerwonego i Fanczaka. Czekajcie, o. Postanowiłem się ich spytać, czy nie chcą pogrywać, no i powiem wam, że też wciągnęli się w to, no i zaczęliśmy wtedy tam nagrywać, no i dlatego powstała Mafia Solec. I nagrywaliśmy chyba przez pół roku tylko u mnie i u nich. Oj, trochę mi się tutaj spadło. Ale później zaczęliśmy właśnie nagrywać po innych rolnikach tutaj we wsi, tam po znajomych właśnie, znajomi trochę nam tam pozwolili ponagrywać. No to wiadomo, wtedy aparat to tam chyba na początku kariery to ze 4 aparaty nam poszły, jak nie więcej. A to się przykurzyły, a to coś. No i to tak to wychodziło, powiem wam. I później właśnie poznałem Mikiego troszkę wcześniej, ale jak Miki właśnie zobaczył, że tam nagrywamy, to no to postanowiliśmy go wziąć właśnie na jedno nagrywanko z nami. To była wtedy chyba kukurydza, takim New Hollandem siał. I Kons Gilde chyba czterorzędowy był. No i wtedy właśnie Miki wziął tam swój aparat, nagraliśmy tym aparatem, no i nam się to spodobało. No i od później coś tam trochę na mnie Bartkowi i Dominikowi odechciało się już nagrywać, że tak powiem. Dlatego ja postanowiłem, że zostanę, no i Miki postanowił, że zostanie ze mną i zaczęliśmy razem nagrywać. Później ten aparat nam troszkę szwankował, Miki kupił kamerę, chyba to wtedy dostaliśmy ją na Dzień Dziecka, coś takiego było. Pamiętam, że czekaliśmy na nią. I to się tak już później rozwinęło. Później już, może na początku nie było aż tak, wiecie, jak od razu, jak teraz jest, ale tak to nagrywaliśmy już u mnie, u siebie, jeszcze wtedy u Bartka tam, oni już nie ten, ale mimo to nagrywaliśmy u nich. No i później się zaczęło to rozwijać, gdyż chyba zaczęliśmy nagrywać potem u Szymczaka, tak, u Damiana, co ma Fantraki. Kurde, tutaj muszę wjechać. I jak u niego tak się zaczęło nagrywać, później u pana, nie wiem, albo było najpierw u pana Krzysia, może i było najpierw u pana Krzysia. Bo Hub, tak, Hubi, bo to jest chyba z Hubim rodziną, Hubi co, nie, Hubi Renault, przepraszam, chciałem powiedzieć Hubi co kombajny lubi. Z Hubi Renault też nagrywaliśmy i właśnie u niego i później on nas skręcił tam do pana Krzysia. I tak od pana Krzysia, pan Krzysiu nas skręcił do następnych rolników. Później Damian, właśnie Damian skręcił nas do następnych. I tak się rozrosło, że chyba mamy teraz około 10 rolników, u których tak nagrywamy dość często. A tak u 5, których praktycznie zawsze każdą pracę nagramy. No i to się tak to jest. A pytaliście właśnie jak to tam jest. O, czekajcie, jeszcze nie jest pełne.
Jak to jest z tym, że nas powiadamiają? No to po prostu nam zostawiliśmy te numery. No i praktycznie co jakaś akcja, no na, pan Krzysiu na przykład, każda akcja, którą robi, informuje nas tam godzinę albo wcześniej, albo czasami nawet już w trakcie, jeśli ma jakąś tam dłuższą pracę. My zawsze sobie zdążymy tam dojechać. Damian tak samo, także no z tym nie mam problemu. Jeśli chodzi tam o to, czy się py jak pytaliśmy się, to praktycznie my mieliśmy wszystkie nagrywania załatwione. Może tam u dwóch rolników się pytaliśmy normalnie, czy możemy ponagrywać, i także się zgodzili. Mieliśmy tylko chyba jedno, takim u nas jest, to w Sokołowie u Mikiego jest taki PGR. PGR chyba to można nazwać, jest spółdzielnia, i właśnie tylko tam nam nie pozwolili nagrywać. Ten robotnicy się zgodzili, jak ten zobaczyli nas i w ogóle tamten, ale my poczekaliśmy na szefa, no i szef powiedział, że nie, to nie. Jego strata. Ja nie będę płakał. A maszynki mam fajne. Nie powiem, że nie. Co tam jeszcze wam? Co wy tam jeszcze pytaliście? O Jezu, drogi. Były związane Słuchajcie, aż nie wiem, z czym było to związane. Było tam tych dużo, ale teraz nie mogę niestety sprawdzić. Miałem przed samym nagrywaniem filmiku posprawdzać to wszystko, ale od południa nie mam internetu w ogóle, nie wiem co jest. Dlatego mówię sobie, nagram już na zaś. Dobra, kipniemy sobie. Jeśli chodzi, o szkołę. Ja ogólnie uczęszczam do technikum ekonomicznego. Tak, jestem ekonomiczną. Ekonomistą. O, patrzcie, tutaj na sieczkę jest. Ciekawe, czy sieczkę wciągnę? Pewnie nie. Dobra, tutaj musimy ten poprzeczniaczek sobie rąbnąć. Podniesiemy, żeby tu się nic sam nie, żaden kamień nie dostał. Ja jestem teraz w trzeciej klasie, także za rok mam maturę. Powiem wam tak średnio, ale no u nas żadnej blisko szkoły nie było. Miałem iść na rolniczą, ale tak, ja mam 10 hektarów, to nie za dużo. Mimo żebym pobrał te kredyty na młodego rolnika i w ogóle, ale to też by mi to za dużo nie dało, więc postanowiłem, że może pójdę trochę w innym kierunku. Ja oczywiście w rolnictwie zostanę i jeśli skończę teraz tą szkołę, chcę iść zaocznie na rolniczą i na pewno coś tam pobiorę i zostanę tu w rolnictwie, bo to takie jakby taka druga praca, tak? Teraz to ciężko z jednej pracy się utrzymać, także zresztą. Nawet nie wiadomo, czy będzie taka praca, w której właśnie ja teraz się uczę, także ekonomista, bo to wiadomo, praca za biurkiem i w ogóle nie. Nie wszędzie teraz tego aż tak bardzo potrzeba. Kurczę, ale tutaj słomy jest. Także ten wybór był taki, no, średnio przemyślany. No ale no, jak mówię, no chciałem iść coś też i z filmowaniem, czy z architekturą. Ale to wszystko bardzo daleko od nas, także ja mi się nie chciało tam praktycznie w jakimś akademiku czy coś. Chciałem być tu blisko na miejscu. Do swojej szkoły mam. Patrzcie, jak belka nas pierdala. Ten. Praktycznie ja do szkoły mam 5 km, także w obie strony mam 10 kilosów. To nie jest daleko. Podstawówkę i gimnazjum miałem 200 metrów od siebie. Także no to jest po prostu bajeczka. Zawsze 5 minut się szło do szkoły. Teraz 5 minut się jedzie. Także no na to nie mam co narzekać, bo u mnie niektórzy mają po 20, po 30 km do szkoły, to naprawdę współczuję im. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No w szkole to tyle jest beki, że tu nie byłoby co ogarnąć, ale już następne odcinki zaplanowałem sobie z kolegą z klasy, albo i z Keplinką, bo wczoraj próbowaliśmy coś nagrać, bo byliśmy u niej, ale niestety jej komputer nie pociągnął FS-a. Nie wiem, była cały czas było tak jakby mgła. I strasznie lagowało, masakra. A Kepinka chciała sobie pojeździć ciągnikiem, tak. Smuteczek. I może wtedy coś poopowiadamy o szkole więcej. O, będzie stówka. Tu trochę pomijałem. Ale to się przyora. Nie ma co narzekać. Jak widzieliście, w poprzednim odcinku pokazałem wam, znaczy to był Work in Progress, odcinek z Work in Progress. Widzieliście tą mapkę nowoczesną. Ostatnio też właśnie pobawiłem się jeszcze nią, także już tam jest
kilka pól więcej, ukształtowanie w ogóle w niektórych miejscach pozmieniałem, naprawdę super wyszło. Połączyłem także te drogi, o których wam mówiłem, też wyszło bella, fantastico. I powiem wam, że no, naprawdę mam chęć już na tamtą mapkę, ale na razie jak co, nie ma to jak Polska. Znaczy powiem wam tak, ta to jest taka bardziej na singielka, tak jak to Adaś powiedział w swoim let's playu. Właśnie tamtą będę bardziej obsałem multiplayer. Ale tu też także mi się chłopaki przydadzą do kiszonki. Właśnie już tam przerabiamy jakiegoś PL moc mi przerabia właśnie Orkana. Czy to sieczki, nie wiem, można na sieczkarnię rzędową Orkan wołać. Czy to Orkan to jest tylko ten do słomy i trawy? Jeśli tak, to przepraszam. I właśnie zrobimy sobie kiszonkę w następnym odcinku, jeśli nam się uda. Poniedziałek nie idzie do szkoły, także zada się, może coś nagramy. Jak nie, no to poczekam na Mikusia i z Mikusiem i Brączkiem. No zobaczymy, jeśli... Dobra, tu już mamy wszystko sprasowane. Chodzi o to, że musimy zobaczyć, jak to tam wyjdzie nam z tym z czasem i czy w ogóle będą te modki działać, które przerobimy. Przerobił mi też właśnie ten kolega Pługi, ale niestety on trzeba byłoby eskalować i w ogóle, także no. Unia z patatajnią. O kurczę, tu troszkę będzie tego prasowania. Dobra. Trudno, wbijamy się tu. I lecimy. Lecimy na Szczecin. Kurczę, czekajcie, sprawdzę, czy jest net. Tak to bym zobaczył te pytanka, co wy tam zadawaliście. Naprawdę, nie pamiętam tych wszystkich. Wiem, że coś właśnie było tam o szkole, o jakichś duperelach. Właśnie tych dupereli nie pamiętam. Kurczę, będą te belki spadać, no ale trudno. Będzie lepiej zbierać. Przydałaby się taka kostkująca, właśnie muszę ogarnąć, bo widziałem chyba, że właśnie ten ziomek sobie tam przerobił kostkującą i właśnie te kostki były pomniejszone jak te z oryginalnej duże belki, także super wyglądały. Więc trzeba będzie to sprawdzić. Dobra, tu mamy rąbnięte. Jeśli chodzi tam o let's play z chłopakami, no to zależy, jak tam będzie z czasem, no bo wracamy po szkole i praktycznie oni też tam swoje muszą ponagrywać. A ja nieczęsto po szkole też wchodzę na długo, a jeśli wejdę, to krótko, że zdążę sobie samemu ledwo nagrać. Także no nie wiem, jak to będzie z chłopakami, zobaczymy. Mam nadzieję, że się coś tam uda od czasu do czasu z nimi nagrać. Czy dałoby się taki powrót do przeszłości. Ale jak na razie, no to tutaj będziemy trochę na singielku pykać. Może trochę dłuższe odcineczki będą. Zobaczymy, pomyślimy. Co wam jeszcze tu mogę powiedzieć? Kurde. Patrz, a miałem sprawdzić, czy ten internet chodzi. Jeśli chodzi o moje gospodarstwo, a bo właśnie, to widzicie, powoli mi się wszystko przypomina. Ja jak najbardziej bym chciał je powiększyć. Właśnie postawić może na jakąś hodowlę, nie samo jak tylko, wiecie, zbiory i z plonów. Choć teraz to nie wiadomo, w co tu postawić, bo tak, raz mleko jest w dobrej cenie, raz tańsze niż woda. Także no, oj, tu chyba mi się troszeczkę pojechało. To podniosę, żeby się nic tu nie... Zobaczcie, jak ja to wywijam. To jest... I powiem wam, że ten ciągniczek jest całkiem w pompkę. Podoba mi się. Nawet kolorystycznie fajnie wygląda. Laczki ma fajne. Dobra, jedziemy dalej, bo tu zanim poprasuję. Właśnie w następnym odcinku próbowalibyśmy się szykować do tej kiszonki. Bo... Oj, chyba nie opuściłem. No nie opuściłem. Dlatego, iż gdyż coś bym chciał krówkom dać. Bo słomę już mamy, pościelimy. Kiszonkę by już się zrobiło. Wtedy jeszcze rąbnie się z siano kosy i będzie po sprawie. I później można sobie dalej żniwa robić. Myślę, że później albo będzie... Nie, będzie rzepaczek. Rąbniemy sobie. I pewnie jeszcze wtedy to nie wiem, co ja jęczmień. Chyba tak, jęczmień muciłem w poprzednim odcinku. Także teraz by była pszenica, bo tam zostawiłem 2-3 takie fajne pola.
jakieś prace pożniwne, obornik później, jorka, odpalamy zetorka tego, co mamy na farmie. Nie, no co będzie się myślało, tak nie ma co się spieszyć. O, tutaj taki mały pokosik już został. Powiem wam, że z tego pola dużo było, bo miałem chyba trzy przyczepy. Także jest całkiem, całkiem. O, tu będzie to błotko, ciekawe. Zobaczcie, jak tu kombajnikiem ledwo, ledwo. Dokończając o moim gospodarstwie, no to mówię, to jest 10 hektarów. To nie jest za dużo. Dużego pola manewru nie mam, tak? Ziemia droga. Dopóki są dopłaty i taka będzie. Nie będzie dopłat, to ziemia pewnie będzie tania, bo nikt nie będzie chciał obrabiać. Może tylko ci duzi rolnicy, których u nas mało. Nie wiem, naprawdę no ciężko mi to powiedzieć, co będzie dalej z gospodarstwem. Na razie nic nowego nie planuję kupować. 3P mi wystarczy. Myśleliśmy z tatą nad Internationalem, takim sprzednim napędem, ale no na razie 60 sobie daje radę, więc niech zostanie. Nie po to ją malowałem. Kurczę, belka za belką. On się tu aż dźwignąć nie może pod górkę, jak co. W ogóle powiem wam, że wiosna idzie. Na dworku to jest taka świetna pogoda. Dzisiaj też praktycznie całą sobotę, bo rozwaliliśmy wiatę i postawiliśmy taki płot, bo mniej więcej w tym miejscu będzie może później garaż na właśnie MFA, bo teraz mamy garaż na niego, ale zawsze po żniwach musimy mu cały tył rozbierać, żeby wszedł, wiecie, z headerem cały. A tak to, gdy postawimy już na niego taki pod niego garażyk, także on będzie cały wchodził, więc nie trzeba będzie go rozbierać, także w żniwa to przygotowania będą raz, dwa. No, u mnie żniwa to zawsze 2 dni trwają gdzieś, bo to zależy jak sypie. Jak jest gdzie przechować, to albo gdzie szybko sprzedać, także to. Myślałem kiedyś, żeby bina postawić takiego 5-tonowego, ale to może w przyszłości. Bo mamy właśnie, tak jak my, mamy parnik taki, zawsze to zboże sobie podjeżdżamy kombajnem, wysuwamy tam taką fajną podpórkę i jazda, nie? Nie musimy tak to z przyczep zwalać ani nic. Oho. A gorzej jak staniemy. Kurde. Widzicie, no to było, to jest, powiem tak, zależy jak się wiedzie, bo jak widzieliście teraz mi zaczął ten ciągnik skakać po tym błotku, bo no akurat no, nie trafiłem i najechałem na, bo tam są chyba jakieś kolizjon deski chyba wstawiłem, nie wiem, no to obojętnie, coś ważne, żeby kolizjon było. O, widzicie, zagadałem się i tak mi to wyszło. Są tam kolizją stawione i czasami jak trafimy, także to jest zrobione na zasadzie, że ciągnik nam się zawiesza. Czekajcie. O, dobra. I wtedy właśnie to trochę realistycznie wygląda. Było tak na Bolsie V5, z tego co zdaję sobie sprawę. Tak było tam, oczywiście. A, wracając do Bolsie V5, tak, będzie ono. Ale to najpierw zobaczymy, czy będę kontynuował tą serię, jaka teraz właśnie jest, czyli że Borusiowo V2, V3, V4, ale V4 i nie wiem, no V3 pamiętam jeszcze te mapki, ale one jakoś nie grało mi się na nich tak rewelacyjnie jak na tych mapkach, także może jeszcze jedynie wyjdzie V2, dlatego iż gdyż ono było bardzo podobne do tego, tylko było większe, bo rozwinięte było były chyba jeszcze dwa? Nie, jeszcze jedno było gospodarstwo naprzeciwko. Także no wtedy jak coś, no to tak myślę, że dorobię właśnie to gospodarstwo, przeniosę tą mapkę. Praktycznie bym nie musiał teraz przenosić, bo bym pod tą jeszcze zobaczył, jak tam było mniej więcej rozmieszczenie, ale pola chyba się nie zmieniły zbytnio. Może tam była jedna łąka dodana tam wysoko wtedy na końcu tamtej strony, jakbyśmy pojechali w lewo, tam właśnie. Ojejku, patrzcie, no. To jak się zagadam, to już jest koniec. Nie myślę w ogóle, co robię, nie? Zaraz dojedziemy. I ostatni rządeczek nam zostanie. Nie, następne pytania sobie wypiszę na kartce. To już wam więcej na to poodpowiadam. Dobra, srut. I jedziemy dalej, bo to szkoda czasu. Opuść się.
Szkoda, że właśnie wczoraj UK Pink nie wypaliło. Super nam to wychodziło, odcinek by był taki. Właśnie tam wpadajcie do Adasia, bo widziałem, że Adaś też nagrywa właśnie z Single Player. Widziałem też i z Mikusiem coś nagrali. Czekajcie, ja czasami nie mam włączonego żadnego światła. No oczywiście, że mam. Widzicie, takie. Także wpadajcie tam, Mr. Adamo 15 kanał. Tam też się pojawiają filmiki właśnie z tej mapki, bo chłopaki też testują. No i właśnie piszcie, zostawiamy tego ciągniczka czy Ursusa? No Ursus mi się tak strasznie dziwnie mi się w nim siedzi, strasznie nisko, jakoś tak niewyględny on jest. Na razie nic lepszego nie wyszło, znowu nie wykipu, ale nie, akurat chyba tutaj niedaleko. O. Troszkę krzywo. Także piszcie mi, co robimy z ciągniczkiem. Chyba że szukać jakiegoś, widziałem tam był Belarus, chyba taki podobny pod MTZ duży, ale to tak mi średnio podchodził. Ten dość tak staro fajnie wygląda. Może wam też przypadnie do gustu, tak jak mi. Także jego bym zostawił na większy ciągniczek. Pod niego bym miał pług właśnie, ten większy. O, światło mam jeszcze tylnie. Nie, dobrze, mam podniesione. O, mogę opuścić, jeszcze zbiorę. Idziemy prosto i spadamy na farmę. I będziemy kończyć ten odcinek na dziś. Przecież ile to już czasu, tu mi chyba tam pokazuje, to z 20 coś minut jest. Także no. Chyba że mi źle zegarek chodzi w LS-ie. W FS-ie, przepraszam. No teraz już się pilnuję, belkę trzeba wyrzucić, bo to. Ale tu zobaczcie jak pospadało na farmę. 7, 8, 9, 100. No ciekawe, czy nam się jeszcze uda jedną sprasować. No dobrze, będzie mi tu zbierać. Dobra. Poszło. Nie, super, mi tak ta kolorystyka się podoba tutaj. Nie, naprawdę, naprawdę. A, jeśli chodzi co do wydania mapki, jeśli w poniedziałek, czyli ten odcinek chyba będzie wydany w poniedziałek albo coś koło tego, to w najbliższy weekend albo jeszcze w następny weekend, zależy jak nam uda się nagrać film, bo potrzebuję filmik z tej mapki, bo chcę ją wydać z filmikiem właśnie. O, tu się sobie jeszcze dopracujemy. Dobra, gitarka. Chcę wydać właśnie filmik z tej mapki. To będzie musiał jakieś ujęcia panu. O, tutaj patrzcie, mamy nasieczkę. Właśnie pokażę wam. Sieczucha ładna. O, tutaj te pola właśnie zostawiłem do cięcia. Tu i jedno jest tam właśnie na końcu też takie. No i rzepaczki nam zostaną. No i tyle to będzie za żniwek. Tutaj sobie ładnie cofniemy. Taczki nastawiane, kurna, burdel mam na tym podwórku, że dajcie spokój. Dobra. Żeby tam w taczki nie przyhaczyć, bo czym ja będę gnój woził. Dobra, pasuje. Cyk, cyk. Także dziękuję wam wielkie za uwagę. Bądźcie aktywni na kanale. Także do następnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.